I thought that we played well as a unit. In the first half, we were really clicking. And today, we showed that we had a battle through adversity. In the second half, they came out, went on a run against us, and we fought back, hit a couple big shots down the end of the game, and got a couple stops. So I felt like we showed some heart today. Wielkie zwycięstwo dla nas, tak, że po początku sezonu nie mieliśmy takie dobre pasy, jak tutaj dwa zwycięstwa po rząd i dwa zwycięstwa przeciwko naprawdę zespołom, który chce bić się o najwyższe cele. I to cieszy bardzo, że dzisiaj, jak Mason powiedział, pokazaliśmy charakter na końcu meczu. Tak? To zabrakło, kiedy z Toruniem tak samo było. Cały czas nam to w głowie siedzi, kiedy 5 minut do końca 20 wygrywaliśmy i nie pokazaliśmy tego charakteru. Tutaj też podobna sytuacja była, trochę inna drużyna oczywiście. Oczywiście możemy zrozumieć też, że Szczecin, że był Champions League, grał na wyjeździe, przyjechał, nie miał za dużo czasu i wyszli na ten mecz mentalnie, moim zdaniem, nie gotowi. Później oczywiście z każdej kwarty rozkręcali się, pokazali potencjał duży bardzo, który oni mają i wszyscy to wiedzą, ale cieszę się od nas, swoich zawodników. Nie chcę gadać o statystyki, że pokazali po prostu charakter i wyciągnęli mecz. Kiedy ciężko pracujesz, nawet takie ciężkie rzuty, jak trafił dwa razy za trzy Michalak, nawet trafiasz, bo jeśli chcesz trafić takie rzuty, to musisz przy cały mecz ciężko pracować. My pracowaliśmy i moim zdaniem zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję. Czas na pytania do trenera. Śmiało. Włoszech Pańczyk, Polski Kosz. Trenerze, przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo. Ja mam pytanie odnośnie Morisa Udeze. Dzisiaj 24 punkty. To już nie pierwszy raz, kiedy środkowi rywali zdobywają masę punktów. Czy to nie jest duży problem pana zespołu? Jest. Jest. Nie trzeba ukrywać, kiedy tak patrzysz, kiedy jeden zawodnik. Ale chcieliśmy trochę, to był trochę nasza taktyka dzisiaj. My nie chcieliśmy wymusić od nich tych pomocy mocnych bardzo, bo oczywiście mieliśmy plan przygotowany, żeby nimi trapować też jego. Ale cały czas wierzyłem, że możemy ich coś tam obronić i cały czas bałem się tych sytuacji, kiedy close-outy zaczynają się, kiedy Udeze będzie rzucać piłkę i oni zaczynają tą swoją koszykówkę grać, które oni lubią. A to, które oni grali dzisiaj, że cały czas do Udeze dawali piłki i on grał 1-1, to nie jest niestety ich koszykówka. I chcieliśmy tak trochę zaryzykować, oczywiście trochę za dużo narzucał, trochę oczywiście mogą mieć pretensje do naszych dużych, ale ogólnie wygrany mecz to jest najważniejsze, znaczy, że trochę za dużo narzucał, ale nie chciałem otworzyć innych zawodników po prostu. No to widać, tak, za Katperson 4 punkty, Majer 1, Mazurczak 13. To są liderzy. Jeszcze jedno pytanie odnośnie kontuzji Bartka Jankowskiego. Czy jest ona jakoś bardzo poważna, czy to tylko jednomeczowa przerwa? Mam nadzieję, że jednomeczowa. Tak? Bartek cały czas trenuje, oczywiście jeszcze nie kontakty, cały czas lepiej jest i mam nadzieję, że następny weekend już zagra. A co mógłby trener powiedzieć o Majku Kafeju? Dzisiaj 3 asysty, ogólnie jako rozgrywający też często mało asystuje. Najwięcej miał ostatnio w meczu ze Śląskiem 8. Też bardzo dobry mecz z pana zespołu. Czasami nie musisz patrzeć na statystykę. Oczywiście tak łatwiej jest popatrzeć statystykę, ten nie robi zbiórek, ale Kafej dzisiaj naprawdę, jak i tamtym meczu ze Śląskiem, który zrobił więcej asyst i dzisiaj bardzo, bardzo dobrze kontrolował tempo gry. Z takimi zespołami, kiedy grasz, to jest najważniejsze kontrolę tempo. Od rozgrywającego bardzo to wymagam. Czasami on nie musi podawać takich ostatnich podań, które od razu jest punkty zdobyły, tylko pozbyć się piłki w ważnym momencie, który później inni zawodnicy stwarzają sytuację. I to on dzisiaj robił, nakręcał tempo, kiedy trzeba było, zwalniał i to kontrolował cały mecz. To jest najważniejsze. Oczywiście tych asyst chcemy od niego więcej, no ale jest jak jest. A czy będą jeszcze jakieś zmiany w zespole? Obiecał pan po meczu z GTK, to nagle takie dwie wygrane. Cały czas, jak mówię, każdemu to samo odpowiadam. Jesteśmy aktywni na rynku, szukamy opcji, jak wzmocnić zespół. Dziękuję. Dzień dobry. No, na pewno bardzo bolesne spotkanie dla nas, bo przede wszystkim graliśmy na własnej hali, przed własną publicznością. I na pewno nie chcieliśmy, żeby to spotkanie wyglądało tak, jak wyglądało. Myślę, że to po naszej stronie jest gdzieś tam spora wina tego wyniku z końcowego, jak i całego ogółem spotkania, jak wyglądało. Myślę, że gdzieś tam głowy nasze nie były od początku przygotowane i gotowe do
do tego spotkania. Zresztą to gdzieś widać po pierwszych minutach, a przede wszystkim po pierwszej połowie tego spotkania. Później próbowaliśmy, narzuciliśmy swoje tempo, staraliśmy się znaleźć gdzieś ten nasz styl, to nasze granie. Myślę, że troszkę takim szarpaniem udało nam się wrócić do spotkania, ale to było niewystarczające. Zobaczyliśmy jakość zawodników po stronie czarnych, jeżeli chodzi o końcówkę. Trafili trudne rzuty, bo uważam, że gdzieś tam momentami w tej końcówce była naprawdę niezła obrona i po prostu trafili trudne rzuty i wyciągnęli to spotkanie. U nas myślę, że zabrakło tego czegoś już od początku, żeby to spotkanie całkiem inaczej wyglądało. Dziękuję. Dziękuję, Filip. Czy są pytania do Filipa? Tak? Boże Pańczyk, polski kosz. Filip, to jest twoje pierwsze spotkanie na tej arenie od paru miesięcy. Czy byłeś bardziej zmotywowany jakoś na to spotkanie? Czy podeszłeś do niego jak do każdego innego? Po prostu starałem się grać jak najlepszą koszykówkę. Starałem się wrócić w jak najlepszej formie do grania. Nie jest to najłatwiejsze, ale po prostu każdego dnia przychodzę na salę i staram się odbudowywać formę, żeby móc dołożyć po prostu cegiełkę do drużyny i myślę, że zespół tego też potrzebuje i ja też chcę być jak najlepszą wersją siebie, żeby dowartościować ten zespół. Jeśli nie ma więcej pytań do Filipa, to Filip, dziękuję. Dziękuję. Panie trenerze, pana zdanie o dzisiejszym meczu. Ja myślę, że mecz przegraliśmy. Znaczy gratulacje dla zespołu czarnych. Zagrali naprawdę bardzo dobry mecz. Byli zmotywowani na to, żeby tutaj wygrać w Szczecinie i przede wszystkim gratulacje dla nich. Natomiast co do nas, nie byliśmy od samego początku skoncentrowani. Niektórzy zawodnicy zaczęli mecz kompletnie bez energii, kompletnie bez obrony. Co doprowadziło do tego, że zespół Słupska miał otwarte, czyste pozycje na samym początku. Złapał rytm. I z tym rytmem nie mogliśmy sobie poradzić. Oczywiście w końcówce wróciliśmy, natomiast Filip tu powiedział o szczęściu w końcówce. Ja myślę, że to nie jest szczęście, tylko to jest coś, co da ci boisko, da ci życie, jak dasz maksimum energii z siebie. Czyli zespół Słupska, wiedząc o swoich kłopotach, kontuzjowany zawodnik, po 5 fauli Szymkiewicz, 5 fauli Gryciunas, i zawodnicy wiedzieli, że muszą dać tą energię z siebie i trafili te trudne rzuty, które nie są szczęściem, tylko są tym, to co właśnie powiedziałem, że ta energia, to zaangażowanie pozwoliło im te rzuty trafić. My natomiast, niektórzy zawodnicy przeszli obok meczu przez to, że od samego początku nie mogli złapać rytmu, przez to, że mentalnie nie byli przygotowani do tego meczu. I trzeba sobie mocno powiedzieć, że ciężka praca, tylko ciężka praca może nas wrócić i czeka naprawdę nas ciężki tydzień, nie tylko ciężki tydzień, ale i ciężkie miesiące. Będziemy po prostu bardzo ciężko pracować. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do trenera? Jeśli nie ma, to dziękuję. Dzięki bardzo.